Rozdział 44. Czy chcesz chociaż uścisnąć dłoń? W weekend 28 lipca 2001 roku postanowiliśmy urządzić w naszym domu przyjęcie. Zaproszono wielu naszych starych przyjaciół, świadków Jehowy. Przyjechali z całego kraju. Byli wśród nich Betelczycy i starsi. Ludzie, których Debbie i ja znaliśmy od ponad 40 lat. To było ostatnie przyjęcie świadków Jechowy, w którym brałem udział. W istocie, okazało się, że z większością moich przyjaciół świadków Jechowy widziałem się wtedy po raz ostatni. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, ale okazało się, że to było moje przyjęcie pożegnalne. Po pięćdziesięciu latach miał nadejść czas podjęcia największej decyzji w moim życiu. Istniało tysiące rzeczy, których nie dało się zignorować. Wszystko wskazywało na jedno tylko pytanie: Czy nadal będę brał czerwoną pigułkę, czy przerzucę się z powrotem na niebieskie? Weekend był pełen pozytywnych rozmów, mnóstwa świetnej muzyki i jedzenia. W jednej z takich rozmów zdarzyło mi się wspomnieć niektórym starszym, że uważam, iż Kościół traci kontrolę nad młodymi ludźmi. Powiedziałem im o tym, że moje dzieci dłużej nie kupują już tej nauki o pokoleniu. Ile lat można zwiastować nadejście Armagedonu? Szczególnie teraz, gdy towarzystwo zmieniło swoje stanowisko w sprawie roku 1914. Prawda jest taka, że pokolenia z 1914 roku już nie ma. Oczywiście, moje oświadczenie było szokujące. Powiedzieć wprost, że towarzystwo ma problemy, było obrzydliwością. To tak jakby powiedzieć Hitlerowi, że wojna została przegrana w 1945 roku. Może i była przegrana, ale nigdy nie można było tego powiedzieć na głos. Na przyjęciu nikt nie zwrócił się do mnie ze swoimi obawami dotyczącymi mojej wypowiedzi, ale poszli do debi. Nie mam pojęcia, co jej powiedzieli. Mogę sobie tylko wyobrazić jak mogłem wystąpić przeciwko Firerowi i organizacji. To zabawne, ale w piątek przed imprezą Debbie zachowywała się bardzo dziwnie, jakby była inną osobą. Tańczyła po salonie, jako pętana. To prawie tak, jakby w głębi duszy wiedziała, że coś się zbliża. W poniedziałek zabrałem ostatnich z naszych przyjaciół na lotnisko, wróciłem do domu i posprzątałem resztki bałaganu po mojej imprezie pożegnalnej. Tej nocy siedziałem w salonie, myśląc o weekendzie, i postanowiłem zobaczyć, co robi Debbie. Wszedłem z powrotem do naszej sypialni i do łazienki. Leżała w naszej ogromnej wannie, wpatrując się w sufit z bardzo dziwnym wyrazem twarzy. Usiadłem obok niej. Nawet nie odwróciła głowy, żeby na mnie spojrzeć. Siedziałem tam może chwilę i wiedziałem, że coś się dzieje z nią i ze mną. Czułem, że być może w jej przeszłości, zanim jeszcze mnie poznała, były jakieś sprawy, z którymi nie mogła się pogodzić. Nie wiem dlaczego, ale wspomniałem, że może powinna skorzystać z profesjonalnej pomocy, że wizyta u psychiatry pomogła mi i może to jest coś, co mogłoby jej pomóc w sprawach, które ją trapią. Nie powiedziała ani słowa i nie oderwała wzroku od sufitu. To było prawie tak, jakby była w transie. Siedziałem tam jeszcze przez kilka minut, a potem powiedziałem, dobrze, i wróciłem do salonu. Siedziałem tam i byłem tam przez może około 10 minut, zanim weszła do salonu ubrana w biały szlafrok i ręcznik owinięty wokół jej włosów. Miała wciąż ten sam dziwny wyraz twarzy. Podeszła do mnie i bez słowa pocałowała mnie w policzek. Potem odwróciła się i weszła z powrotem do sypialni. Nie pytajcie mnie skąd to wiedziałem, ale w tamtej chwili wiedziałem, że nasze małżeństwo jest skończone. Nasz kontrakt dobiegł końca. Wiedziałem, że między nami już nigdy nie będzie tak samo. Przekroczyliśmy tę ostateczną granicę. Naprawdę nie sądzę, żeby na poziomie świadomości wiedziała co się dzieje. Jestem pewien, że żadne z nas nie wiedziało, że to będzie ostatnia noc, którą spędzimy razem. Jej pocałunek w mój policzek był naszym ostatnim pocałunkiem. Czułem się, jakby to był pocałunek Judasza, choć to nie ona mnie zdradziła. To moja religia zdradziła mnie już dawno temu. Ona była tylko posłańcem. Wiadomość była pożegnalna. Musisz już iść. Następnego ranka wyruszyła na kilkudniowy biwak ze znajomymi świadkami z Waszyngtonu. Miała trudność z wyjechaniem z podjazdu naszym samochodem z doczepionym skuterem wodnym Sidu. Po tym, jak pomogłem jej ustawić samochód, wsiadła i włączyła napęd. Jej okno było wciąż opuszczone. Zanim zdążyła wcisnąć pedał gazu, powiedziałem: Po 27 latach, nie masz ochoty uścisnąć mi dłoni, albo coś? Zaciągnęła ręczny i wysiadła z auta. Trzymaliśmy się przez kilka sekund ze łzami w oczach. Żadne z nas nie powiedziało ani słowa. Nie było nic do powiedzenia. Wskoczyła z powrotem do samochodu, wrzuciła bieg i już jej nie było. Czułem się bardzo dziwnie, patrząc, jak odjeżdża. Byłem smutny i zdezorientowany. Nigdy w życiu nie czułem się bardziej samotny niż w tamtym momencie. Kilka dni później zadzwoniła do mnie z kempingu w Waszyngtonie. Powiedziała mi, że nie wróci do domu, dopóki nie poprawię swojego nastawienia do kościoła. Odpowiedziałem, ja już dłużej nie mogę tego robić. Rozdział 45. Nie znasz mnie, ale jestem twoim bratem. The Duby Brothers w piosence Taking it to the Streets śpiewali. Wychowałem się tutaj. W tym żywym piekle. Choć mówiłem, że nie mogę już tego dłużej ciągnąć, to nie jest tak, że miałem plan na resztę życia. Kochałem swoją żonę. Byliśmy razem od prawie trzydziestu lat. Była pierwszą i jedyną dziewczyną, którą kiedykolwiek pocałowałem. To była dla mnie miłość od pierwszego wejrzenia. Oczywiście mieliśmy pewne problemy, jednak odejście od mojej żony nigdy nie wchodziło w grę. To nie było idealne małżeństwo, ale teraz wyglądało na to, że wkrótce się skończy. Dlaczego? Bo nie chciałem być w tej samej religii co ona. Czy mogliśmy nadal być razem, mimo że nie wierzyliśmy już w tego samego Boga? Tysiące ludzi na całym świecie to robi. Żydzi cały czas poślubiają chrześcijan. Zostałbym z nią, gdyby mogła żyć z kimś, kto nie wierzył tak samo jak ona to nie wydawało się jednak być opcją mimo że w naszym zborze było mnóstwo kobiet które były żonami niewierzących dwie z najlepszych przyjaciółek debi były w takiej sytuacji ale to było w porządku bo ich mężowie nigdy nie zainwestowali i faktycznie stali się świadkami jehowy przez chrzest inna z przyjaciółek mojej żony została wykluczona ponieważ wyszła za mąż za szalonego faceta który wierzył że jest jednym z pomazańców Jednym ze 144 tysięcy. Temu facetowi brakowało piątej klepki. Podobnie jak w przypadku mojego teścia, Roberta Stillmana, jedynym wyjściem z jej złego małżeństwa było popełnienie przez nią cudzołóstwa. Zrobiła to i oczywiście została wykluczona. Przez kilka lat była poza organizacją. W tym czasie wyszła za mąż za naprawdę miłego faceta o imieniu Leni. Teraz ma męża ze świata. W końcu przyłączono ją i znowu stała się świadkiem Jehowy. Teraz wszyscy w sali królestwa skaczą wokół Leniego, żeby zwerbować go do Borga. Przez lata Leny był zapraszany na wszystkie przyjęcia i spotkania świadków. Może spędzać czas ze wszystkimi świadkami, oczywiście bez żadnej formy ostracyzmu. Dlaczego? Ponieważ był na tyle mądry, że nigdy nie dał się ochrzcić. W pewnym momencie moja żona, Leny i jego żona i kilku innych świadków Jechowy mieli nawet swój własny zespół muzyczny. Wychodzili razem i grali świecką muzykę. Leny jest super inteligentnym facetem i chociaż kocha swoją żonę, to tak naprawdę nie chce być świadkiem Jechowy, tak jak ja. Powiedziałem mojej żonie: Proszę, chcę być taki jak Leny. Nadal możesz być świadkiem Jehowy. Nie obchodzi mnie to, po prostu ja nie chcę nim być. Odpowiedziała: To nie jest możliwe. Kilka nocy później doszło do czegoś szalonego. Położyłem się do łóżka z umysłem pogrążonym w całkowitym chaosie. Jak mogę nadać sens życiu pełnemu sprzeczności? Jakie są moje opcje teraz, kiedy obudziłem się z mojej ignorancji? Śniło mi się, że w rzeczywistości rozmawiałem z samym Bogiem. Tak jak to robi ciało kierownicze. Dzięki Bogu za ten sen, ponieważ Bóg pomógł mi wyjaśnić wiele rzeczy. W tym śnie siedziałem w poczekalni w niebie. Było tam wiele ludzi czekających na rozmowę z Bogiem, więc kazali mi wziąć numerek. Mój numerek to 499. W końcu wywołano mój numer i zaprowadzono mnie do pokoju. Byłem trochę zaskoczony małymi rozmiarami pokoju. Hej, Jehowo, o co chodzi z tym małym pokojem? Podniósł wzrok z nad swoich papierów i powiedział: Cóż, jest napisane w 1 Koryntian 8:5 bo chociaż są tak zwani bogowie, czy to w niebie, czy na ziemi a jest wielu takich bogów i wielu panów Okej, okay, jeśli tak jest, to musiałem powiedzieć więc, ponieważ nie jesteś jedynym bogiem tutaj na górze jeśli kiedykolwiek napiszę książkę o tobie będę używał jedynie małej litery b w słowie bóg ponieważ wydaje się że jest wielu was bogów i panów biegających wokół bóg zaczynał się denerwować czego chcesz czy znasz moją sprawę oczywiście że tak jestem bogiem i powinienem wiedzieć wszystko okej okay, więc pozwól mi to wyjaśnić powiedziałem lenny gówno zrobił dla ciebie lub twojej organizacji ja spędziłem 50 lat i tysiące godzin pukając od drzwi do drzwi, próbując sprzedać dla ciebie tę religię. Wydałem dziesiątki tysięcy dolarów na benzynę i tysiące dolarów na książki i czasopisma. Zrezygnowałem z Uniwersytetu i wybrałem bycie niewykształconym tylko dla ciebie, ponieważ wiem, że lubisz, gdy twoi ludzie są głupi. Przez 50 lat nie miałem urodzin ani świąt. Pracowałem w twojej fabryce na głupich maszynach za grosze dziennie, żebyś mógł sprzedawać swoje książki za jedyne 25 centów. Proszę, nie zapominaj też o sześciu latach pełnoczasowej służby, którą pełniłem. Mogłem powiedzieć, że Bóg był speszony, ponieważ zapytał mnie. Tak, więc jakie jest twoje pytanie? Zdaję sobie teraz sprawę z tego samego, co Len już wie i tak się składa, że to samo wiedzą już miliardy innych ludzi na tej planecie. Więc wyjaśnij mi to. Teraz mówisz mi, że nigdy nie mogę mieć żadnego kontaktu z moją żoną, przyjaciółmi i rodziną? Tak, to prawda. Więc ja zostaję ukarany, a Leny zostaje nagrodzony. Przepraszam, to jest luka prawna. Wiesz, paragraf 22. Ale miałem tylko 17 lat, kiedy zostałem ochrzczony. Przepraszam, powinieneś był wiedzieć. Powinienem był wiedzieć, że twoja religia jest szalona? No tak. Chcę grać w zespole z Lenem i resztą świadków Jehowy. Przykro mi, ale masz przechlapane. Odejdź. A tak przy okazji, jeśli Leny kiedykolwiek dołączy, a potem zdecyduje się odejść, też będzie miał przechlapane. Ale nie sądzę, żeby Leny kiedykolwiek dołączył, bo potrafi wyczuć gówno na kilometr. Jechowo, jesteś naprawdę wredny. Tak, wiem. A jak myślisz, dlaczego mam tak ciężko przekonać innych, aby dołączyli do mojej szalonej religii? I dlaczego trzeba ponad 13 880 godzin pukania od drzwi do drzwi, aby znaleźć tylko jednego nowego rekruta? Prawda. O, przy okazji Boże, jak naprawdę czujesz się z pedofilami w swojej organizacji? Czy naprawdę powiedziałeś swoim chłopcom, żeby nie oddawali władzom teczek z ich nazwiskami? A jak myślisz? Rozdział 46: 11 na 1000. Nie chciałem odejść od żony, tylko od religii. Kochałem swoją żonę i ani razu nie pomyślałem o jej opuszczeniu. Byłem w rozterce co do tego nie ma wątpliwości. Debbie zatrzymała się w Waszyngtonie u przyjaciółki, a ja zostałem sam w Portland. Po sali królestwa krążyły plotki. Wszyscy chcieli wiedzieć, co się stało co powiedzieliśmy. Co się stało? Czy ktoś kogoś zdradził? W naszej małej społeczności, liczącej około stu osób, plotki rozchodziły się jak błyskawica. Bracia i siostry mieli niezły ubaw z naszej separacji. Byłem lubiany przez niektórych, więc wielu uważało, że Debbie jest szalona, że mnie zostawiła. Oczywiście ci ludzie nie wiedzieli o wszystkich wątpliwościach, jakie miałem w stosunku do organizacji. Debbie znała też tylko niektóre z nich. Byłem naprawdę zmieszany i po prostu nie wiedziałem, co robić. Czy powinienem znowu wziąć niebieską pigułkę i doczołgać się do Debi i do kościoła oraz błagać o przebaczenie? A może powinienem nadal brać czerwone pigułki i udać się w podróż w wielką niewiadomą? Obie opcje wydawały się katastrofalne, tak jak powiedziałem mojemu psychiatrze kilka miesięcy wcześniej. Co zabawne, kilka lat przed tym wszystkim mój ojciec powiedział mi coś ciekawego. Siedział w moim salonie, a po skończeniu koniaku wygłosił interesującą kwestię dotyczącą jego związku ze świadkami Jehowy. Wierzę w to, powiedział, tylko nie potrafię w tym żyć. Odwróciłem się do niego i powiedziałem: Cóż, mogę w tym żyć, tylko że już w to nie wierzę. Mój ojciec przyznał się do bycia pomi. Termin pomi, używany przez świadków Jechowy i byłych świadków, oznacza, że są oni fizycznie poza organizacją, ale mentalnie dalej w niej są. Jest to sytuacja, w której dana osoba z jakiegokolwiek powodu nie jest już fizycznie w organizacji. Od lat nie uczestniczy w spotkaniach. Ta osoba została wykluczona z organizacji lub po prostu odeszła, a może po prostu nie mogła żyć w surowym i wymagającym życiu świadka Jechowy. Jednak mimo to, że wyszli spod ich wpływu, z powodu prania mózgu, którego doświadczali, nadal wierzą, że opowieść świadków Jehowy jest prawdziwa. Z drugiej strony, w czasie gdy mój tata to mówił, byłem pimo, czyli physically in, mentally out, czyli fizycznie dalej w organizacji, ale mentalnie poza nią. Więc w rzeczywistości okazało się, że oboje nie mieliśmy racji. Ja przez to, że żyłem w kłamstwie, a on przez to, że w to kłamstwo wierzył. To był pierwszy raz, kiedy usłyszałem, jak mój ojciec wyjaśnił, dlaczego u świadków był zaginiony w akcji. Spędził wiele lat swojego życia starając się żyć zgodnie z tą religią i płynąc z prądem. Nie było jednak możliwości, by faktycznie mógł tak żyć, czy w to wierzył, czy nie. Wierzę, że mój ojciec zrobił wszystko pod słońcem może z wyjątkiem morderstwa choć i to było nawet możliwe oczywiście nie mógł w tym żyć jego ulubionym filmem był ojciec chrzestny i żył tak jakby nim był mój ojciec przez całe życie lubił kłamać i naciągać prawdę naprawdę myślę że powiedział mi tamte słowa ponieważ myślał że jest to coś co chcę usłyszeć jednak to jego spolegliwość i ustępliwość wobec mojej matki sprawiły że nasza rodzina miała teraz kłopoty przez tę religię. Tak, był bardzo dobry w życiu, w kłamstwie i robieniu tego, co chciała moja matka. Słyszałem, że mówi się, że człowiek jest tak samo odpowiedzialny za zło, które popełnia, jak za zło, na które pozwala. Przez swoje podporządkowanie się mojej matce, mój ojciec stworzył problem, którego pozbycie się z naszej rodziny zajęło dwa pokolenia. Było już za późno na jego kiepskie wymówki, dlaczego nie mógł się sprzeciwić temu, co w głębi serca wiedział, że jest złe. Samotnie w Portland w tych pierwszych dniach po odejściu Debbie doznałem pierwszego objawienia. W przeciwieństwie do mojego obłudnego ojca, nie tylko nie wierzyłem już w to, ale także nie mogłem już w tym żyć. Byłem teraz tym, co nazywa się POMO mentalnie i fizycznie poza organizacją. Byłem teraz gotowy na kolejne epifanie. Czasami w życiu przychodzą one wszystkie naraz, a innym razem lata mijają i nic się nie dzieje. Teraz machina ruszyła. Nie mogłem się doczekać, aby zobaczyć, co będzie dalej. Mówi się, że kiedy uczeń jest gotowy, pojawia się nauczyciel. Miałem znajomego, który nazywał się Mark Whitecamp. Brał on ślub w The Flying M. Ranch. 2 września 2001 roku. Przez kilka lat pracowałem z markiem w Western International Forest Products. Mówię, że był to znajomy, ponieważ był osobą ze świata. Jako taki nie mógł być uważany za bliskiego przyjaciela, przynajmniej do teraz. Gdybym nadal był z Debi w czasie, gdy zaprosił mnie na swój ślub, prawdopodobnie byśmy nie poszli. Nie jest zabronione chodzenie na światowe wesela, ale jest to wysoce odradzane i źle widziane. Światowe wesela są jak zjazdy absolwentów lub wszelkie spotkania, w których biorą udział osoby niebędące świadkami Jehowy. Towarzystwo bardzo nie chce, abyś miał dużo kontaktów z niewierzącymi. Decyzja o tym, czy pójść na świecki ślub, czy nie, była tym, co świadkowie Jehowy lubią nazywać kwestią sumienia. Czasami towarzystwo nie chce wprost powiedzieć, czego nie wolno robić, bo to sprawi, że wyjdą na zupełnych idiotów. W takich przypadkach mówią, że jest to kwestia sumienia. Więc technicznie rzecz biorąc, możesz decydować za siebie. Jest jednak pewien haczyk. Na przykład towarzystwo nie powie wprost, że nie możesz chodzić na filmy dla dorosłych. Będzie jednak cytować ci werset za wersetem o złu, jakie niesie za sobą takie postępowanie. Tak, możesz podjąć decyzję o pójściu na dowolny film, ale jeśli wybierzesz źle, zostaniesz uznany za słabego duchowo i naznaczony jako złe towarzystwo. Oczywiście przez większość czasu to piętnowanie odbywa się za Twoimi plecami. Witamy w roku 1984, George'a Orwella. Tak, są tacy, którzy uwielbiają absolutną kontrolę nad każdym działaniem i myślą swoich ludzi. Przez propagandę, tajemnice, stały nadzór, surowe kary, a czasami ostracyzm, tak jak w książce, rok 1984, gdzie stwierdzono: Wojna to pokój, wolność to niewolnictwo, ignorancja jest siłą. Zdecydowałem się pójść na ślub Marka, bo wiedziałem, że wielkiego brata prawdopodobnie tam nie będzie. Cieszę się, że poszedłem. Ponieważ miałem tam dwa istotne objawienia, które na zawsze zmieniły moje życie. Przez lata uczestniczyłem w wielu wydarzeniach, na których bywali ludzie ze świata. To wydarzenie okazało się być zupełnie inne. Było tam co najmniej 400 osób cieszących się uroczystością. Znałem tylko jedną osobę, a był to pan młody. Większość gości weselnych pochodziła z kościoła Marka. Była to naprawdę sympatycznie wyglądająca grupa ludzi. Gdybym nie wiedział, mógłbym powiedzieć, że był to ślub świadków Jechowy. Goście byli w różnym wieku, były rodziny i single, a także wiele małżeństw zbiegającymi i bawiącymi się dziećmi. Wszyscy ci ludzie mieli jedną wspólną cechę: nikt z nich nie był świadkiem Jehowy. Jestem pewien, że byłem tam jedynym świadkiem. Błąkałem się wśród nich jak duch. Moje pierwsze objawienie nastąpiło, gdy siedziałem na niewielkim wzniesieniu i przyglądałem się wszystkiemu. Nie dało się nie zauważyć pary małżeńskiej w kolejce do bufetu, która czekała na jedzenie. Kobieta stała za swoim mężem i położyła mu rękę na plecach, jakby chciała powiedzieć: Jestem taka szczęśliwa, że jestem tu z tobą. Uderzyło mnie to jak błyskawica. Nigdy tak naprawdę nie doświadczyłem tego z moją żoną. Nigdy tak naprawdę nie czułem się przez nią pożądany. Na długo, zanim zacząłem wątpić w Kościół, bo od samego początku w naszym związku brakowało tej iskry. Patrząc wstecz, nie sądzę, żebym był pierwszym wyborem Debbie. Może byłem tylko przepustką do ucieczki od jej szalonej matki, kobiety, która przegoniła wielu chłopaków przede mną. Nasze relacje były niemal jak relacje brata i siostry. Teraz zdałem sobie sprawę, że w naszym małżeństwie nigdy nie było prawdziwej namiętności, nawet na samym początku. Skąd miałbym wiedzieć, czym jest namiętność? Ona była pierwszą i jedyną dziewczyną, z którą naprawdę byłem. Towarzystwo mówiło nam, że celem randek jest szukanie partnera do małżeństwa. Było jasne, że randki nie służą rekreacji. W niektórych zborach, jeśli miałeś więcej niż trzy randki z dziewczyną, Lepiej było wkrótce zacząć myśleć o pierścionku zaręczynowym, ponieważ nie było seksu przed ślubem, było wiele nastoletnich małżeństw, a jeśli nie byłeś żonaty do 25 roku życia, to coś z tobą było nie tak, o ile oczywiście nie byłeś w betel. To jest przepis na porażkę. Młodzi ludzie z niewielkim lub żadnym doświadczeniem pobierali się, bo mieli ochotę na zabawę, lub po prostu chcieli się wyrwać z domu. Ponieważ żenisz się tylko raz, a twoje pierwsze doświadczenie seksualne będzie najprawdopodobniej miało miejsce w noc poślubną, tak naprawdę rzucałeś kostką w kwestii kompatybilności seksualnej. Podsumowując, w organizacji świadków Jechowy jest tyle samo niewierności i rozwodów, co w każdym innym kościele, a może nawet więcej, zważywszy na całą tę represję seksualną. Tej ostatniej nocy wiedziałem, że Debbie zostawi mnie na dobre. Wiedziałem, że kiedy dała mi ostatni pocałunek w policzek, bez żadnych słów między nami, to był koniec naszej wspólnej umowy. Wiedziałem to w tamtym momencie i w pewnym stopniu myślę, że ona też to wiedziała. Nie żałuję tych wielu lat spędzonych z Debbie. Życzę jej wszystkiego najlepszego, i mam nadzieję, że znajdzie szczęście u boku swojego nowego męża, świadka Jehowy. Moje drugie objawienie nastało, gdy spojrzałem na tych wszystkich pięknych ludzi na ślubie Marka. Pomyślałem, co by było, gdyby to, w co uczono mnie wierzyć, było prawdą? Wtedy wszyscy ci ludzie zostaliby zmieceni w bitwie zwanej Armagedonę, na którą świadkowie mieli nadzieję, że nastąpi lada chwila. Ci goście weselni wybrali inną religię. A może oni, tak jak ja, nie wybrali religii, tylko się w niej urodzili? Nieważne, byli po drugiej stronie płotu i dlatego byli skazani na zagładę. Nie chciałbym nikogo skrzywdzić i nie chciałbym skrzywdzić tych ludzi na ślubie, a jednak czciłem Boga, który mógł i chciał. Przypomniało mi się wiele dużych kongresów, w których uczestniczyliśmy, gdy na sali zasiadało kilkanaście tysięcy lub więcej świadków Jehowy. Pamiętam, że patrzyłem na to ogromne morze ludzkości, które tam siedziało. Przyszło mi do głowy pytanie: Co by było, gdyby ludzie siedzący tutaj dzisiaj reprezentowali całą populację Ziemi? Jaki procent stanowiliby świadkowie Jehowy? Na naszej planecie było ponad 7,5 miliarda ludzi, a świadków Jehowy ponad 8 milionów. To oznaczało, że gdybyś policzył, to w tym całym audytorium byłoby tylko 11 osób, które byłyby świadkami Jehowy. Tylko oni byliby zbawieni. Pozostałe 9989 osób zostałoby zabitych. To mnóstwo trupów. Wtedy pomyślałem sobie, że skoro w zasadzie urodziłem się w rodzinie świadków Jehowy, to jakie miałem szanse na przeżycie Armagedonu? Nie ma gwarancji, że tylko dlatego, że ktoś jest świadkiem Jehowy, przeżyje Armagedon. Jednak moje szanse były z pewnością większe, ponieważ urodziłem się w tej wierze. Z drugiej strony Jakie byłyby moje szanse na przeżycie, gdybym urodził się w rodzinie niebędącej świadkami Jechowy, Wittoromit na Grenlandii? Jedna na dziewięć tysięcy Matematyka tu nie działała. Może z tą matematyką było wszystko w porządku, może tylko moje rozumowanie świadka Jechowy było błędne. Wracając do tego wesela. Zadałem sobie pytanie, co jeśli Jehowa nie zamierza zabić tych 400 osób na weselu? Co jeśli nie zamierza zabić tysięcy ludzi, 4 milionów czy nawet 7,5 miliarda? Moje drugie objawienie było następujące. Zostałem wychowany na pacyfistę, ale Bóg, w którego kazano mi wierzyć, nie był nim. Był złym i zazdrosnym bogiem, który nie miałby problemu z wymazaniem ogromnej większości populacji Ziemi. Przypomniałem sobie obrazek w książce Od raju utraconego do raju odzyskanego, wydanej kiedy miałem zaledwie dziewięć lat. Obrazek małej dziewczynki spadającej w wielką otchłań podczas Armagedonu, ze swoim pieskiem i lalką w ręku. W tym momencie w duszy wiedziałem, że to wszystko bzdura. Obawiam się, że małżeństwo Marka Whitecampa nie przetrwało, ale wspomnienia tego uprzytamniającego dnia zabiorę ze sobą do grobu. Aha. Przy okazji nie chciałem już być w zespole Leniego ani w żadnym innym zespole świadków Jechowy. Na całym świecie jest wielu ludzi tworzących piękną muzykę, miliony innych zespołów. Wystarczyło tylko poszukać.